Dzień dobry w niedzielę. A może zróbmy sobie jajka? Albo jajecznicę. Zaczekamy teraz chwilę. Niech to się wszystko ładnie ściągnie. Podkręcę na większy gaz. A w zasadzie prąd. Czekam chwilę, aż się białko zepnie. Teraz trochę soli gruboziarnistej i odrobinę świeżego pieprzu. Na razie tylko tyle. Jeszcze moment. I patrzcie, co się dzieje. Białko jest prawie ściągnięte. Ja lubię płynną jajecznicę. Więc rozbijam to teraz i będę miał dwa kolory. Ja nie lubię całkowicie ściętej jajecznicy. Będą dwa kolory. Żółty i biały. Zostawiamy. Niech się zepnie. Elegancko. Można nią poruszać troszkę jeszcze. I teraz, jak ściągacie to od spodu, jajecznica już jest gotowa. O, ja taką lubię. Jest jeszcze nie do końca ścięta. Tej już wystarczy. Zobaczcie. To jest taka, jak lubię. I siup. I moja jajecznica jest gotowa. Odrobina szczypiorku. Na wierzch trochę jeszcze, widzicie, pieprzu. I tak wygląda moje dzisiejsze niedzielne śniadanie. Pozdrawiam.